Nie będzie to sprawozdanie międzysesyjne. To już dokona nowy burmistrz. Ja bym chciał Państwu wszystkim serdecznie podziękować i tak szczerze powiem, mam dwie wersje, taką dłuższą i tą trudniejszą, czyli krótszą. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przez te 8 lat byli ze mną, ale zarówno tym, którzy mnie krytykowali, bo dobra krytyka pozwala na refleksję, na zmianę, na mobilizację do działań. Za to wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie tym, którzy oddali w tych dwóch turach na mnie głos. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy tu jesteście i tym, których tu nie ma, z którym współpracowałem, pracowałem, działaliśmy dla dobra naszego społeczeństwa, naszego miasta, wszystkim przedsiębiorcom. Mam przygotowaną listę, ale nie chciałbym tutaj wymieniać, bo można by było kogoś pominąć i to by było niedobre, więc chciałbym podziękować, ogólnie mówiąc, wszystkim naszym przedsiębiorcom, wszystkim firmom, z którymi pracowałem, zarządom, pracownikom tych firm, instytucjom, urzędom, jednostkom naszym, jednostkom straży, policji. No straży pożarnej, patrzę tu na komendanta, to za tą powódź, którą raz przeżyliśmy, bo myślę, to są chwile, które nie życzę nikomu, żeby coś takiego nas jeszcze spotkało. Wszystkim organizacjom, wszystkim stowarzyszeniom, klubom, co jeszcze by można powiedzieć, wszystkim moim jednostkom, które podlegały miastu, z którymi współpracowaliśmy. I żeby nie przedłużać, bo myślę, że będziemy nadal współpracować. Ja zostaję w tym mieście i będę pracował nadal dla dobra tych mieszkańców. Wracam do szkoły, z najmłodszymi będę pracował. Myślę, że to też jest praca na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, pozwolicie, że na ręce Pana Sekretarza przekażę gorące, gorące podziękowania wszystkim pracownikom urzędu, którzy przez te 8 lat musieli się ze mną męczyć. Bardzo im serdecznie dziękuję za to, że byli ze mną, że dużo się mogłem od nich nauczyć, praktycznie o samorządzie wszystko się od nich dowiedziałem, pracując wspólnie, że udało nam się wiele spraw zrobić, za to serdecznie dziękuję. Panie Sekretarzu, jeśli można prosić. Przedstawicielem pełnił tą funkcję pracodawcy. Jemu serdecznie dziękuję za to, że pomógł mi pracować bez zastępcy przez ostatnie 5 lat. No ale udało się, myślę, że razem udało nam się dużo zrobić. No, szanowni Państwo, chciałbym podziękować wszystkim moim naczelnikom, których tu widzę, którzy chyba najwięcej się ze mną męczyli i miałem tego publicznie nie mówić, ale muszę to powiedzieć. Chciałbym ich przeprosić za to niecenzuralne czasami wyrażanie się. No nie mogłem sobie z tym dać rady, bo były sytuacje stresowe i trochę mi głupio, ale za wszystko dziękuję. I chciałbym jeszcze poprosić jedną osobę, żeby nie przedłużać, bez której nie byłbym burmistrzem miasta Koła. Panią Beatę Wawrzyniak. I deklaruję swoją wiedzę, pomoc, jeżeli będę mógł pomagać komukolwiek w sprawach, które wiążą się z naszą małą ojczyzną, to serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję.